Badabum. Przypominam, że słuchacie audycji Prosto z kadru. Jest to program o komiksach dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. Rozpoczynamy przegląd komiksów. Dzisiaj przypominam, komiksy o tematyce kosmicznej, albo gdzieś ten kosmos jest tam w tle. No, na początku takie gwoli takiego wprowadzenia, ponieważ kosmos, space opera, na pewno kojarzą wam się głównie takie tytuły, wiadomo, Gwiezdne Wojny, Star Trek, Guardians of the Galaxy, ostatnio popularne, ale również Obcy. Cechą przewodnią takich tego typu pozycji jest to, że mamy bardzo dużą rozpiętość, jeśli chodzi o wygląd różnych bohaterów, ponieważ wiadomo, to są kosmici, to są mieszkańcy z różnych zakątków wszechświata, wychowywali się w różnych środowiskach, ich planety charakteryzowała inna, inna atmosfera, inne warunki, no więc oni wszyscy wyglądają różnie. Oczywiście wszyscy chodzą na dwóch nogach, mówią po angielsku, tego dowiadujemy się z filmów oczywiście. Nie ma bariery językowej, wszyscy są tacy bardzo ludzcy, ale niektórzy twórcy idą jakby krok dalej, skupiają się bardziej na tej egzotyce, żeby jednak ta różnorodność była troszeczkę bardziej widoczna. Skupiają się na pojazdach kosmicznych, żeby ta technologia również była bardziej widoczna i czasem powstają z tego różne rzeczy i pod tym względem będę przyglądał się pozycjom, które zabrałem tutaj do radia. Na początku będzie to Armada, tom 19. No, może trochę przestraszyć was, że o kurczę, 19, to trzeba znać 18 poprzednich. No, w sumie nie do końca. No, to jest tak, że Armada to jest historia takiej ludzkiej bohaterki o imieniu Navis, która jest agentką owej Armady. Armada, czyli zbiór różnych statków, krążowników, transportowców wojennych, modułów technicznych i leci sobie taki właśnie taka Armada przez wszechświat i szukają inteligentnych form życia na różnych planetach. No i kiedy znajdą jakąś taką inteligentną planetę, no to wysyłają zazwyczaj Navis, żeby coś tam zrobiła. W zależności od tomu, od intrygi, to są różne przygody. Ona musi też się dopasować, ponieważ na jednej planecie akurat nie wiem, mają taki problem polityczny, który może nam przypominać troszeczkę wydarzenia na świecie przed II wojną światową. Albo to jest w ogóle dżungla, czy w ogóle jakieś kosmiczne terytoria. Ona oczywiście posiada różnych wrogów, różnych przeciwników, którzy stają na jej drodze, ale równocześnie powiększa swoją rodzinę. No i tak to może was zaskoczyć, znaczy zaskoczyć, jak kiedy rozpoczynacie przygodę od serii, znaczy w serii od 19 tomu, to może być pewne takie zaskoczenie, że mamy tutaj skład tej rodziny, w cudzysłowie Navis, która jest takim typowym człowiekiem. Mamy taką panią, która się nazywa Julia, która ma takie łatki niczym panda. Mamy robota z Nivela, mamy takiego napakowanego olbrzyma o imieniu Bobo oraz też takiego człowieka pandę, też ma taką łatkę jak ta właśnie Julia, Yanseya. I te wątki, nie ma sensu wam przybliżać, dlaczego oni tam się pojawili, w jakich okolicznościach, czy oni zostali uratowani przez Navis, czy sami dołączyli. To wszystko odkryjecie w swoim czasie, czytając poprzednie tomy. Natomiast tom 19 można czytać w oderwaniu od reszty tomów. To jest bardzo fajne. W zasadzie z tego, co kojarzę, każdy tom Armady można było wziąć tak po prostu do ręki. I owszem, były kontynuowane pewne wątki, ale i tak tom był zamkniętą całością. Tytuł 19 albumu brzmi Zatrzymani w czasie. I tak, tutaj tematem przewodnim jest dwójka ostatnich przedstawicieli rasy, która nazywa się Yeozigan. I to jest rasa takich istot. Oni w ogóle zasnęli. Dlaczego zasnęli? Weszli do takiego sarkofagu i zasnęli. To dowiadujemy się w trakcie. Ale ta rasa została wybita po prostu, ponieważ oni chociaż byli pokojowo nastawieni, to oni umieją kontrolować czas. Mogą zobaczyć, mogą zatrzymać czas, nawet zobaczyć, co działo się w przeszłości, zobaczyć wspomnienia osób zatrzymanych w czasie, zobaczyć mniej więcej, co się dzieje w przyszłości. No i akurat początek komiksu jest taki, że oni budzą się, wychodzą z tego swojego sarkofagu, zatrzymany oczywiście jest czas i tak dalej, po czym patrzą, że cała ta nasza grupa bohaterów broni ich przed armią robotów. No i najpierw chcą zobaczyć, co się stanie. Okazuje się, że wszyscy giną. No to mają problem. No więc cofają się w czasie i budzą po kolei Navis oraz Yanseya, żeby dowiedzieć się, o co chodziło, dlaczego ich, ponieważ nie mogą czytać ich
ich wspomnień, mają pewną blokadę. No i w ten sposób mamy dosyć też taki poszatkowany scenariusz, ponieważ zaczynamy od takiego mocnego uderzenia, w zasadzie prawie, że od końca, patrząc na oś czasu chronologicznie, to prawie, że od końca całej historii, potem mamy przeskok na sam początek, żeby dowiedzieć się, co się stało, że akurat doszło do takiej sytuacji. No i mamy również przedstawioną całą historię tego gatunku, dlaczego zostali wytłuczeni, dlaczego komuś przeszkadzali, no i finał, jak to się skończy, no przecież mamy zakończenie na samym początku, wszyscy zginą. No więc tutaj w jaki sposób nasi bohaterowie wyjdą z opresji, no to zapraszam was do lektury. Co warto powiedzieć, autorami są Morvan i Bachet i Armada zawsze charakteryzowała się bardzo, bardzo ładną szatą graficzną. To jest ogółem seria, która trzyma poziom. Muszę powiedzieć, że kolejny album jest jeszcze ciekawszy niż poprzedni, co jest trudne do osiągnięcia. Rysunki są bardzo ładne, zwróćcie uwagę na kolory. Kolory są po prostu śliczne, bardzo fajnie to wygląda na wydruku. Jeszcze chciałbym wam zwrócić uwagę na to, że oni często, chociaż to jest mainstream, wplatają bardzo fajne środki artystyczne. Poetyka tego komiksu w niewidoczny sposób, ale dla ludzi, dla czytelników komiksu świadomych istnienia tej poetyki, jest bardzo, wbrew pozorom, bardzo duża, bardzo urozmaicona. I to są takie drobiażdżki, ale w tym akurat tomie, Zatrzymani w czasie, kiedy oni pokazują zatrzymanie w czasie równoczesne, zatrzymana teraźniejszość, oni po prostu są obok tego czasu, no tutaj jest pewne pole do popisu dla autorów, dla artysty, no żeby w jakiś taki kreatywny sposób zaznaczyć pewne zjawiska, jakie są opisywane w komiksie. Także zapraszam, jeśli jesteście miłośnikami space opera, komiksów akcji, to w tym momencie wydawnictwo Egmont oraz seria Armada jest idealny dla was.